Radioteatr. Słuchowisko autorskie. Kocia Brygada obserwuje gwiazdy. Czyta Justyna Sztandke. Kocia Brygada to nie byle kociaki. Swoją odwagą i pomysłowością przewyższają niejednego dorosłego kota, a i czasem nawet psa. Szukając odpowiedzi na nurtujące dzieci pytania, przeżywają wspaniałe przygody. Mam nadzieję, że i ty obudzisz swoją wyobraźnię i przeniesiesz się razem z kapitanem Miau i jego ekipą w świat bajek. Kocia Brygada składa się z 6 kociaków, a każdy jest jedyny w swoim rodzaju. Mózgiem operacji jest zazwyczaj kapitan Miau. Pewności siebie i uroku nie można mu odmówić. To właśnie kapitan Miau potrafi zrobić najbardziej słodkie oczka z całej brygady. Luna to kicia jak z bajki Disneya. Błękitnych jak ocean oczu oraz srebrnego futerka zazdroszczą jej wszystkie kotki w okolicy. Niczego się nie boi, jest zawsze gotowa do działania. A jeśli szukasz kociaka, który wdrapie się na najwyższe drzewo w okolicy albo przeskoczy przez każdy płot, to świetnie trafiłeś. Takie rzeczy tylko z Luną. Dzisiejsza przygoda przytrafiła się właśnie Lunie i kapitanowi Miau. Dzień minął naprawdę spokojnie i właściwie nic niezwykłego się nie wydarzyło. Kapitanie Miau takie momenty powodowały jedynie senność i pragnąłby w końcu coś się zadziało. Nie lubił leniuchować. Wolałby już cały dzień biegać i próbować rozwiązać kolejną zagadkę, niż leżeć i patrzeć w niebo. Jednak nic szczególnego się dzisiaj nie wydarzyło. Chyba nie mam wyboru, westchnął kapitan Miau i polizał swoją łapkę. Chyba nie zamierzasz spędzić całego dnia w domu, kapitanie? Spytała Luna, wchodząc przez otwarte okno w kuchni. Może tak, a może nie, odparł kapitan. Co miałbym robić, skoro dzisiaj wszystko takie nudne? Kicia Luna popatrzyła na kociaka ze zdziwieniem w błękitnych oczach. Nie mogła uwierzyć, że tak piękny dzień kapitan spędził jedynie się nudząc. Było przecież tyle do zrobienia. Gonienie motyli to ulubione zajęcie Luny. Mogłaby próbować je łapać całymi godzinami. I chociaż nigdy żadnego nie dorwała, szczerze mówiąc nawet nie próbowała. Czuła się wtedy tak odpowiedzialna za to małe zadanie. Zresztą, nawet jeśli łapkami dosięgłaby którejś z tych skrzydlatych istot, i tak najpewniej wypuściłaby ją z powrotem na wolność. Nudziłeś się od rana? Spytała Luna. Kapitan Miał tylko machnął łapką. Doskonale wiedział, co zaraz usłyszy. Prawdziwy kot nigdy się nie nudzi, kapitanie! Krzyknęła Luna, a na jej grzbiecie zjeżyło się srebrne futerko. Prawdziwy kot zawsze znajdzie sobie zajęcie. Nawet leżenie na kaloryferze może być zajmujące albo obserwowanie chmurek. Kapitan zamyślił się na chwilę. Jakby na to spojrzeć, zaczął niepewnie. To rzeczywiście miałem zajmujący dzień. Najpierw patrzyłem na ptaszki, które sprytnie podlatywały pod zamknięte niestety okno. Potem, a niech mnie, potem nawet wyczyściłem całe futerko. Prawie całe. Urwał na chwilę i znów spróbował dosięgnąć językiem swojego karku. Z marnym skutkiem. O to właśnie chodzi, kapitanie. Nawet z pozoru nic nieznaczący dzień może okazać się wspaniały, jeśli tylko docenimy każde drobne zadanie, jakie udało nam się wykonać. Wymiałczała podekscytowana Lunka. Ale teraz, zamyślił się kapitan, teraz to już nie mam nic do roboty i znów zaczynam się nudzić. Wyjrzał przez otwarte okienko i popadł w jeszcze większą zadumę. Nawet chmur nie ma na niebie. Zobacz, ani jednej. Luna uniosła pyszczek do góry i pokiwała wolno łebkiem. Rzeczywiście, kapitanie, ani jednej chmurki, nawet najmniejszej. Ale za to słonko już zaszło, zrobiło się ciemno jak to w nocy. Ciemno, nudno i jeszcze bezchmurnie, jęknął pełen rozczarowania kapitan Miał. Ale ja tu widzę jednak wspaniałe zajęcie, znów podniosła głos Luna. Będziemy obserwować gwiazdy. Kapitanowi nie bardzo spodobał się ten pomysł. Jeszcze nigdy nie patrzył w nocne niebo i o ile białe obłoki w ciągu dnia przypominały mu kształtem rybę albo kocimiętkę, tak gwiazdy były dla niego nieodkrytą zagadką. Nie wiedział nawet, jak się je obserwuje,
Nie mówiąc już o tym, że to zajęcie miałby jakkolwiek pokonać nudę. Lunka zauważyła niewyraźną minę kapitana i jednym susem zeskoczyła z parapetu na trawnik przed domem. No chodź, kapitanie, zaraz rozpocznie się pokaz. Jaki pokaz? Zapytał zupełnie bez zainteresowania Miał, kiedy starał się wygramolić przez okno. Gwiezdny pokaz, kapitanie! Kociaki ułożyły się na miękkiej trawie i wpatrywały przez chwilę w ciemne niebo. Gwiazdy i owszem były, ale nic ciekawego się z nimi nie działo. Do czasu, aż Luna zaczęła snuć piękną opowieść. Moja mama zawsze opowiadała mi na dobranoc pewną historię, wiesz, kapitanie? W tej opowieści główną bohaterką była mała koteczka, może nawet trochę podobna do mnie. I ta kicia zawsze, kiedy czuła się samotna, patrzyła w gwiazdy i wyobrażała sobie, że na każdej z nich mieszka całkiem podobna do niej kotka, której też jest smutno. Ten ich smutek i samotność jakoś się galaktycznie łączyły i dzięki temu mogły nawzajem się wspierać. Rozumiesz? Nawet nigdy się nie znały, nie miauknęły do siebie ani razu. Mała kotka nie miała nawet pewności, że na tych gwiazdach w ogóle coś jest. A jednak tak głęboko w to wierzyła i tak mocno pragnęła wesprzeć te inne kicie, że wszystko stawało się możliwe. Lunka poprawiła łapkę pod łebkiem i szybko zamrugała. I co? Co się stało dalej? Zapytał zaciekawiony opowieścią kapitan. No właśnie nic szczególnego. A może coś bardzo ważnego? W każdym razie mała kotka nagle zaczynała czuć się potrzebna i że nie jest już sama, a jej samotność znikała. Ja też czasami tak robię, szczególnie gdy tęsknię za mamą. Dokończyła smutnym głosem Luna. I wiesz, że na każdej tej gwieździe mieszka taka mała kotka? Chciał się upewnić kapitan Miał. Tak, odparła Luna. Wierzę, że właśnie tak jest. To i ja wierzę, odpowiedział kapitan. Więcej nie musieli już nic mówić. Nagle zwykłe obserwowanie gwieździstego nieba stało się najważniejszą czynnością w całym dniu. Kapitan przestał się nudzić, a Luna z delikatnym uśmiechem przywołała w myślach wspomnienia swojej mamy, która została w domu poprzedniej właścicielki. Nuda też wyparowała, a zastąpiła ją ciekawość świata.